Włączyli Państwo podcast, czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. Zarejestrowaliśmy go 19 czerwca 2023 roku. Dziś pytamy razem z Ramzanem Kadyrowym, gdzie jest Adam Delimchanow? I zastanawiamy się nad księgarskim sukcesem Metropolity Tichona, zwanego czasem spowiednikiem Putina. Marcin Strzewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek zapraszają do słuchania. Dzień dobry Państwu, podcast czytamy po rosyjsku, kanał Sprawy Wschodu. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i witam Marcina Strzyżewskiego, który dzisiaj zacznie naszą opowieść o Rosji, Wschodzie i innych wątkach, które otaczają nas właśnie z tamtej strony. Dzień dobry Państwu i dziękuję za cierpliwość związaną z moją nieobecnością dłuższą, ale już wróciłem i teraz już będziemy się tu pojawiać razem. A zaczniemy sobie od tematu, który wydaje się dość zabawny, ponieważ jeden specjalista od wymyślonych demonów pokonał proszę Państwa w Rosji innego specjalisty od wymyślonych demonów i potworów. O co to chodzi? Otóż yy... Nowa Gazeta przeanalizowała dane z rynku księgarskiego. W pierwszym kwartale roku 2023 w Rosji pojawił się nowy lider sprzedaży książek. Do tej pory takim liderem był Stephen King, amerykański pisarz, znany przede wszystkim z pisania horrorów, chociaż moje osobiste zdanie jest takie, że Stephen King najlepiej pisze wtedy, kiedy nie pisze o kwestiach nadprzyrodzonych, tylko Takich bardziej przyziemnych, ale to pozostawmy sobie poza nawiasem. A wygonił z pierwszego miejsca Stephena Kinga metropolita Tichon, znany też pod swoim, nazwijmy to w ten sposób, cywilnym nazwiskiem szef albo znany także jako spowiednik Putina. To jest oczywiście. Naciągnięty przydomek, w tym sensie, że choć oni z Putinem mieli pewne kontakty osobiste, to jednak mówienie o tym, że stary czekista, Władimir Putin, wychowany w Związku Radzieckim, ma swojego spowiednika i dopuszczanie do siebie, że on się w ogóle spowiada, jest raczej dość abstrakcyjną koncepcją. Tak czy inaczej, Szewkunow w samym pierwszym kwartale 2023 roku sprzedał aż 50 tysięcy swojej książki pod tytułem Nieświęci Święci. Tutaj mi się wkradło przekłamanie. Takim nakładem wydano tę książkę. Ile dokładnie egzemplarzy się sprzedało, to jest osobny temat. Nie znamy tej dokładnej liczby, no ale jeśli ona jest dostępna już od lat, sprzedano już miliony. Kopii I teraz wydali kolejne 50 tysięcy, to raczej dlatego, że popyt istnieje. Nowa gazeta przede wszystkim tutaj zaczyna od przyczyn, dla których akurat ten autor stał się tak popularny i dopatruje się tego przede wszystkim w tym, że po pierwsze, duża część rynku księgarskiego w Rosji po prostu zniknęła. Stephen King, który jest gorącym przeciwnikiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wielokrotnie publicznie potępiał Rosjan i wspierał Ukraińców w ich walce o niepodległość, po prostu usunął się, jak to piszą w nowej gazecie, samo usunął się z Rosji. Natomiast takie książki jak na przykład Lato w pionierskim krawacie zostały w Rosji zakazane. To też była popularna pozycja. To pisała, pisały dwie autorki Katarina Silwanowa i Jelena Malisowa. I to była książka o mężczyźnie, który odwiedza swój pionierski lager, lager czy obóz, obóz. W, Polku, tak? w którym spędził lato 1986 roku, zakochany w jednym z obozowych opiekunów, i już teraz rozumiemy, dlaczego akurat. Ta książka, między innymi ta, bo nie tylko ta, została w Rosji zakazana. Tam prawa, różne ustawy związane z propagacją niestandardowych modeli rodziny są dość ostre. Oczywiście trudno zrozumieć, dlaczego ustawodawcy rosyjscy uznają, że po przeczytaniu takiej książki ktoś mógłby na przykład zmienić swoją orientację seksualną. To tak nie działa, no ale jak widać, oni po prostu o tym nie wiedzą i ostatecznie tego typu... Książki zostały tam w ostatnim czasie zakazane. Więc z jednej strony jest to brak konkurencji, która gdzieś zaginęła. Z drugiej strony pojawia się tutaj jeszcze jedna, przyczyna popularności tej konkretnej książki, czyli sieci dystrybucji. Książki Szefkunowa są. Wydawane przez wydawnictwo wolnej i Strannik, które jest bardzo blisko związane z Cerkwią Prawosławną, w skrócie RPC, rosyjska Cerkiew Prawosławna, i dystrybuowane po prostu w takich kramikach kościelnych, cerkiewnych, tutaj by lepiej pasowało. Co jak rozumiemy, jest dość no, bogatą siecią dystrybucji. Wiele osób chodzi w takie miejsca w Rosji. A jeszcze dodajmy, czego tutaj Nowa Gazeta nie, o czym nie wspomina, to to, że po prostu dość spora liczba ludzi, którzy wcześniej bardzo prawdopodobne, że te zakazane książki czy te książki Stephena Kinga czytały i kupowały, po prostu Rosję opuściły. W ten czy inny sposób to mogli być ludzie, którzy uciekli na samym początku wojny, to mogli być ludzie, którzy uciekli po mobilizacji, albo to mogli być po prostu młodzi ludzie, którzy czytali taką prozę, na przykład jak ta Stevena Kinga, która jest no, prozą dość od, dość silnie i od dawna przemawiającą do ludzi młodych, oni mo, mogli po prostu zostać zmobilizowani, podpisać kontrakt, wyjechać i siedzieć teraz w okopach lub zwyczajnie już nie żyć. O czym w ogóle pisze ten metropolita Tichon, proszę Państwa? On przede wszystkim tutaj opowiada o życiu zakonnym. W jego książkach jest dużo o egzorcyzmach, o pomocy zagubionym ludziom poprzez takie mądre nauczanie i o bardzo surowym i bardzo totalitarnym życiu w rosyjskich prawosławnych zakonach. Tutaj faktycznie dziennikarz Nowej Gazety przeczytał tę książkę i opowiada w niej. Że tam na przykład pojawia się fragment, w którym Metropolita Tichon pokazuje, że trzeba słuchać wyższych rangą kapłanów, nawet jeśli ci każą ci zrobić coś, co prowadzi na przykład w tej konkretnej scenie do pożaru w budynkach klasztornych, bo tak wygląda prawdziwe posłuszeństwo. Tutaj warto dodać, że metropolita Tichon jest postacią, której nie nazwalibyśmy bezpośrednio może postacią zachęcającą do wojny. Jest wielu takich ludzi w Rosji, których możemy otwarcie nazwać propagatorami ludobójstwa, ludźmi, którzy otwarcie nawołują do przemocy. Ten przypadek jest trochę inny, ale nie mniej tak naprawdę groźny. To jest po prostu człowiek, który, jak sobie poczytałem różne jego wypowiedzi dotyczące kwestii wojennej, i kwestii ukraińskiej, który zwyczajnie wykorzystuje swój cerkiewny autorytet do tego, żeby iść noga w nogę z oficjalną propagandą i na przykład opowiadać o tym, jak uciekinierzy z Donbasu do niego przyjeżdżali do Rosji po ratunek i opowiadali jak w ich małych miasteczkach ukraińscy nacjonaliści bili wszystkich tych którzy nie nienawidzili Rosji i jak to z tego powodu oczywiście no w domyśle ta wojna no była konieczna skoro tam się rzeczy takie straszne działy przy okazji oczywiście także Tichon idąc tak jak mówię noga w nogę z linią partii namawiał wielokrotnie po drodze do Zawarcia pokoju i zamrożenia tego konfliktu. To się wydaje oczywiście na pierwszy rzut oka bardzo dobrym postulatem. Wszyscy byśmy chcieli, żeby te walki po prostu się skończyły, ale też rozumiemy, że pozostawienie części ukraińskiego terytorium pod okupacją jest wyrokiem dla ludzi, którzy tam mieszkają, to po pierwsze, a po drugie tego typu zawieszenie broni będzie. W swojego rodzaju prezentem w postaci czasu, który Rosja, Putinowska Rosja przede wszystkim, tak to trzeba określać, wykorzysta, żeby lepiej się przygotować i wrócić może. Nawet jeśli nie atakować znowu Ukrainy, to zaatakować gdzie indziej. I to jest pozwolenie na to, by ten zbrodniczy reżim wciąż trwał. Więc no, Tichon po prostu jest kolejnym młotkiem w skrzynce narzędziowej tego no właśnie zbrodniczego reżimu i teraz, jak się okazuje, jest także najbardziej popularnym autorem literatury w Rosji. Oj, tak, ta skrzynka jest dosyć pokaźna wciąż, to trzeba przyznać, Marcinie, prawda? Bo. I różnorodna. O szefkunowie kiedyś mówiliśmy w innym kontekście, to jeszcze w czasach nazwijmy to wegetariańskich, jak się mawia w Rosji, kiedy jeszcze ta krew niewinnych się tak nie lała takimi strumieniami w Ukrainie. A tutaj okazuje się rzeczywiście, że mamy takiego intelektualistę, lidera. Nie bez powodu przecież, zgódźmy się co do tego. Ta łatka, ta opinia, że jest spowiednikiem Putina tutaj się do tego człowieka, do tego człowieka tak przygnęła. I to jest oczywiście również bardzo interesujące, że na półkach księgarskich akurat. Jego publikacja tak dobrze stoi w domyśle, w rozumieniu oczywiście tego, tego wyniku sprzedażowego. No, nie wiem, czy coś dobrego z tego wynika, jeśli chodzi o w ogóle lekturę tych lekkich i jednocześnie na pewno filozoficznie umocowanych treści. Akurat nie znam. Tych nieświętych, świętych. Wybaczcie Państwo tak bardzo precyzyjnie, tylko zamówień pewnych, ale na pewno warto do nie sięgnąć i dowiedzieć się czegoś więcej. Za to zainteresowało mnie bardzo, bo takie smaczki czasami się pojawiają w tych tekstach. Akurat Marcin znalazł tutaj tekst z Nowej gazety. Siergiej Libiedienko jest jego autorem. I tutaj właśnie redaktor Libiedienko powołuje się, co nie jest wcale takie częste, a jak jest powołanie na Polskę, to. Zazwyczaj jakieś takie, jak Państwo na pewno niejednokrotnie zauważali czy słyszeli, a przynajmniej to dociera do nas, do naszych uszu czy do naszych oczu z rosyjskiej prasy, to nie są to zbyt przychylne wątki. A tutaj, akurat, nawet jeśli przyjmiemy, że optyka redaktorów Nowej Gazety, którzy wskazują na Szefkunowa, na no takiego dosyć tajemniczego, jednak człowieka w całym tym układzie, Władzy putinowskiej, trzeba powiedzieć też tak. To powołują się tutaj akurat powołuje się Libidow na, na taki element, który no, dla redaktorskiej pracy nawet był z całą pewnością ciekawy, bo mowa tutaj jest pod koniec w ostatnim akapicie tego tekstu o tym, że przecież Szef Kunow w tym swoim, w tej swojej ksi książce również. Wskazuje na taki społeczny aspekt monastycyzmu, można byłoby rzec, czy też po prostu życia duchownego, i pokazuje, jak wielu było represjonowanych duchownych i weteranów wojennych również w, w tej kategorii społecznej, kulturalnej, no po prostu. I nie można nie pamiętać, mówi tutaj autor, że w tych samych latach 80. podobni z podobnej grupy społecznej, z podobnej grupy społecznej księża, właśnie z Kościoła Katolickiego, wspierali Polski związek zawodowy Solidarność, który następnie zakończył dyktaturę, czy też sprzyjał zakończeniu dyktatury. Jednak w ZSRR ludzie podobni, wartościowo, stali się kręgosłupem właśnie reżimu i pozostali im nawet po 1991 roku. Dlaczego to pytanie retoryczne w pewnym sensie zadaje redaktora? W książce Szefkunowa nie ma odpowiedzi na to, Naprawdę zajmujące zagadnienie, a szkoda. No więc rzeczywiście, oprócz tego, że ta sprawa z, z szefką nowym jest powielokroć tutaj interesująca samą tą postacią. Ja myślę, że tak jak czasami nam się zdarzało, Marcinie, mnie się też zdarzało i tobie dobudowywać czy też dopisywać, doklejać do tej galerii. Przestępców wojennych, różne nowe postaci, to tutaj Szefkunowa też należałoby uwzględnić, ponieważ niewątpliwie, choć można mówić o nim, tak jak i wielu komentatorów dostrzegało w podobny sposób, postrzegało w podobny sposób na przykład mera Moskwy Sobianina, to i Szefkunow też takim jest chłodno-neutralnym uczestnikiem, ale jednak reżimu, i być może czeka na jakiś zapasowy, Czas, żeby ujawnić także swoje wpływy, które, które, które już wielokrotnie w różnych źródłach, w różnych, w różnych materiałach były sygnalizowane przez redaktorów prasy, oczywiście tej antyreżimowej rosyjskiej, bo nikt, kto chce przetrwać na rynku rosyjskim, współczesnym, medialnym, w oficjalnym, oczywiście rosyjskim dyskursie właśnie wewnątrz Rosji nie będzie podnosił ręki ani pióra, ani klawiatury na szew Kunowa, bo to wydaje się być chyba jednak zbyt ryzykowne. Myślę, że tak, jest wielu ludzi, na których tam się nie da podnieść ręki. I co więcej, ostatnio nawet obserwujemy, że. Nie bardzo wiadomo na kogo da się podnieść rękę, a na kogo się nie da podnieść ręki. Tu oczywiście nie będziemy się znowu zagłębiać, ale Jewgeni Prigorzyn od razu w tym kontekście przychodzi do głowy. Natomiast drugi temat dzisiaj mam nie o Prigorzynie, a raczej o mobilizacji i mieście Moskwa. Otóż, no i o pieniądzach. Oczywiście pieniądze są tu kluczowe. Autorzy naszego jednego z ulubionych portali ważnej jej historii, jednego z takich najbardziej w tej chwili aktywnych, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze, portali w rosyjskojęzycznych, zauważyli, że pojawiło się w ostatnim czasie, pod koniec maja na początku czerwca wiele ciekawych ogłoszeń o pracę głównie w Moskwie, tutaj interesuje nas przede wszystkim stolica kraju, gdzie były bardzo niewielkie oczekiwania od kandydata. Wystarczyło obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i wiek do 60 lat. I proszę Państwa, zarobki były faktycznie zastanawiające. W pierwszym miesiącu 600 tysięcy rubli. Przypomnę, 30 tysięcy rubli dla wielu Rosjan to jest no, tyle, za ile muszą przeżyć miesiąc. 40 to już jest w regionach całkiem nieźle, w stolicy powiedzmy 60 to już jest tak zupełnie normalnie, 80 przyzwoicie, a tutaj 600 za pierwszy miesiąc i 300 w kolejnych. I mm, okazało się, bo autorzy ważnych historii Faktycznie skontaktowali się z ludźmi, dzwonili, pisali, żeby zrozumieć na czym polega cały schemat. Okazało się, że schemat polega na tym, że takie miejskie przedsiębiorstwa jak MosGaz, MosWodKanal, czy połączona firma energetyczna OEK, firmy miejskie zajmujące się właśnie instalacjami, czy tam infrastrukturą gazową, mostami, systemami wodno-kanalizacyjnymi, czyli takie standardowe miejskie przedsiębiorstwa fikcyjnie zatrudniają ludzi. Ci ludzie nie pracują nawet przez krótką chwilę w tych firmach zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z opisem stanowiska i od razu są wysyłani bezpośrednio na front. No on oczywiście najpierw na jakieś tam szkolenia, a potem na front. Korespondent ważnych historii pod przykrywką właśnie chętnego skontaktował się z autorem ogłoszenia i tam mu powiedzieli, że oprócz standardowej wypłaty z Ministerstwa Obrony jeszcze mer Moskwy dopłaci dodatkowo 350 tysięcy rubli netto i przez cały okres obowiązywania umowy będzie dopłacał kolejne 75 tysięcy miesięcznie. Przypomnę, tak jak mówiłem, 75 tysięcy miesięcznie to w Moskwie jest zupełnie normalna wypłata. I jeszcze tutaj rozmówczyni korespondenta ważnej historii poganiała, żeby się decydować jak najszybciej. W, innym, w innej korespondencji z innym rekruterem obiecywano tutaj także pakiet socjalny typowy dla tego konkretnego przedsiębiorstwa. Jeszcze gdzie indziej obiecywali na przykład przyjęcie dziecka do przedszkola w przyspieszonej kolejności i nawet jeszcze wyposażenie obiecywali, że zapłacą za plecak, śpiwór, bieliznę termiczną, apteczkę, akcesoria mydlane. To wydawałoby się, że żołnierze powinni raczej tego typu Podstawowy ekwipunek mieć zapewniony, ale jak się okazuje, to też jest traktowane tam jako bonus. I proszę Państwa, to jest ciekawa historia, głównie dlatego, że pokazuje nam, jak działa mechanizm obecnie działającej mobilizacji. Bo wiemy, że ta otwarta. Głośna, duża mobilizacja. Skończyła się dość szybko po jej ogłoszeniu. Jeszcze tam jesienią, zimą zeszłego roku to się skończyło. Przy czym właśnie mer Moskwy, Sabianin, ogłosił zakończenie tej mobilizacji w Moskwie bardzo wcześnie. Wcześniej niż w innych regionach. A tymczasem tutaj, żeby się. W jakiś sposób pokazać, rekrutuje ludzi i płaci za to bardzo konkretne pieniądze, bo to mm, dodatkowo, ponad to, co płaci Ministerstwo Obrony, to jest no, drugie tyle w pierwszym miesiącu i jakieś 50% mniej więcej w kolejnych miesiącach, no może trochę mniej, około 40%. Tak czy inaczej, duże kwoty dopłacają i. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, proszę Państwa, i nie mam oczywiście pewności, czy tak jest w istocie, ale pierwsze, co się nasuwa na myśl, to to, że Moskwa jako miasto raczej nie powinna być na tym stratna. To znaczy, jeśli te przedsiębiorstwa moskiewskie, takie jak właśnie to gazowe, energetyczne czy wodno-kanalizacyjne, są w stanie zaoferować kandydatowi, takie dodatkowe pieniądze za to, że go zrekrutują, to znaczy, że prawdopodobnie budżet centralny im płaci za ludzi, których oni do tego wojska wyślą ze swoich szeregów. Tylko, że zamiast wysyłać faktycznych specjalistów, faktycznych mieszkańców Moskwy, to oni robią to drogą okrężną. Przy czym tutaj także pojawiły się w artykule informacje, że nie wszyscy z tych, którzy skorzystali z tego typu oferty, to byli faktycznie mieszkańcy Moskwy. Tylko ludzie z regionów skuszeni astronomicznymi, jak dla nich, pieniędzmi, to już te standardowe pieniądze Ministerstwa Obrony dla takich mieszkańców Pskowa czy Dagestanu, no to są potężne pieniądze, a jeszcze z takim dodatkowym pakietem, socjalnym wyposażeniem, dodatkami w, w samym żołdzie, no to jest faktycznie bardzo kusząca oferta. Więc ci ludzie tam w jakiejś liczbie, podobno artykuł twierdzi, że nie powalającej liczbie, nie masowo, ale jednak tacy ludzie przychodzą. I tak jak mówię, zakładam, że w taki sposób te firmy moskiewskie odpuszczają sobie poświęcanie własnych ludzi. Na wysyłkę na front i jeszcze na tym zarabiają. A wszystko nam mówi przede wszystkim o tym, że Federacja Rosyjska cały czas ma duży problem z tym, żeby znaleźć ludzi, którzy faktycznie chcą iść na wojnę, muszą ich kusić ogromnymi pieniędzmi jak na miejscowe standardy ogromnymi i no, wydają te pieniądze, nawet jeśli nie wszystkie te wypłaty są faktycznie realizowane, nawet jeśli oni standardowo dla nich szachrają na tych wypłatach, nie każdemu wypłacają, czekają i e, liczą na to, że żołnierz polegnie, zanim mu wypłacą, bo takie przypadki e, też się tutaj nam zdarzało o nich słyszeć. Nawet w takich przypadkach widzimy, że ta wojna po prostu, zwyczajnie rosyjski budżet musi kosztować, a to cieszy bo sytuacja finansowa Rosji jest daleka od ideału i jeśli oni faktycznie potrzebują pieniędzy na prowadzenie wojny, to istnieje nadzieja, że wraz ze spadkiem po prostu ilości pieniędzy dostępnych w budżecie, także spadnie liczba dostępnych żołnierzy na froncie i ostatecznie, że ta wojna kiedyś dobiegnie końca. Miejmy taką nadzieję no właśnie chyba się szykuje na coś dłuższego przynajmniej na razie tak to wygląda bo teraz tak właśnie sobie na świeżo po odsłuchaniu podcastu na temat generała Waleria Załużnego czyli główno siłami ukraińskimi on tam bardzo ciekawe bardzo ciekawe rzeczy o nim zostały Wyszukane przez redaktorów ukraińskiej służby BBC. No, ale to pewnie jeszcze przyjdzie nam o tym rozmawiać, niestety. Ale to jest bardzo ciekawe. Teraz akurat tak mi się skojarzyło, bo jak przyglądałem się temu tekstowi, kiedy go podesłałeś to tego nie zobaczyłem, ale kiedy zacząłeś o tym mówić i oczywiście jak o tym mówisz, to przyszły mi do głowy od razu pewne myśli, które chciałbym z Tobą może zweryfikować, bo słuchaj, może to jest właśnie bardzo się to zbiega wszystko wiesz, z ogłoszeniem przez putinistów wojskowych tego, że muszą się wycofać już te firmy prywatne w domyśle Wagnerowcy i zostać powinni wchłonięci do ministerstwa, pod ministerstwa Obrony Narodowej. Być może, słuchaj, Moskwa włączyła się do tego procesu i w ten sposób czyści, albo raczej wypierze, tak, nielegalną w końcu, bądź co bądź, wciąż firmę, prywatną firmę wojskową, bo o ile pamiętam, niezmienione zostały przepisy w Federacji Rosyjskiej, które mogłyby dawać takim właśnie, jak już wcześniej mówiłeś przy pierwszym temacie, ludziom, na których ręki nie należy podnosić, no to może podniesiono portfel, żeby ich trochę odpompować i ci ludzie, którzy Potencjalnie już są u Prigorzyna albo mogliby u niego być, są wypierani czy też zasysani do tych przedsiębiorstw. Otrzymują jednak coś więcej. To jest taki, wiesz, Wagner Plus w pewnym sensie, ponieważ wiesz, dostają tam dodatkowe apanaże, nazwijmy je socjalnymi, przynajmniej na papierach, tak? Do, albo w, w komercyjnych tych przedsięwzięciach, o których tutaj redaktorzy tego super zresztą źródła ważnej historii wskazują. Redaktorki to są konkretnie dwie panie, Maria Żołobowa i Anastasia Koratkowa. Przy okazji, jak zwykle, przypominam Państwu, wszystkie teksty, wszystkie i źródła, o których rozmawiamy z Marcinem Strzyżewskim, czy to z Magdą Paciorek, zawsze są umieszczone w opisie do odcinka. Tak jest też tym razem. Więc co ty Marcin sądzisz, czy to nie jest jakaś dodatkowa tutaj Wiem operacja ci, wspierająca? Najpierw trzeba by ustalić, bo jak najbardziej to jest realne, to co mówisz w pełni, tylko istnieją bardzo duże wątpliwości co do tego, kim w zasadzie w tej całej historii jest Prigożyn, na czyją korzyść on gra, bo tutaj znowu ważny jej historii tak, że miały oni teraz artykuł z paroma źródłami, takimi anonimowymi, więc ciężko się tutaj oceniać ich wiarygodność, ale według tych źródeł Prigorzyn jest człowiekiem, który gra jednak wciąż na Putina. Chociaż bardzo wyraźnie pokazuje, że nie gra na Putina, tak? On się bardzo tak buntuje, bardzo się pokazuje, jak to jest przeciwny, a tam autorzy twierdzą, że to jest gra mm, przeciwko elitom, które mogłyby się zbuntować przeciwko prezydentowi, że to jest taka postać strasząca. No, I teraz no. pytanie właśnie brzmi, mm, w którym momencie Mamy do czynienia ze skoordynowanymi działaniami pomiędzy poszczególnymi fragmentami tej rosyjskiej hybry, a gdzie się zaczynają konflikty, bo może tak faktycznie być, że Putin by chciał, żeby Prigorzyn pozostawał silny i szachował, na przykład Ministerstwo Obrony, żeby tam się nikt nie zbuntował, a Ministerstwo Obrony chce osłabić prigorzyna na przykład przez budżet Moskwy, od, tak jak mówisz, odsysając kadry, bo to, są, to nie są, wbrew temu, co Priegożem często twierdzi, no to nie są ludzie jacyś wysokich moralnych wartości, to są po prostu najemnicy. Oni idą za pieniędzmi w dużej swojej części, bo możemy założyć, że gdzieś tam są jacyś ideowi wagnerowcy, ale no jednak to są po prostu najemnicy w swojej masie, więc kuszenie ich pieniędzmi ma tutaj duży sens, zwłaszcza, że wielu graczy na tej szachownicy obecnej, zachowuje się tak, jakby zaczynało już szukać, nazwijmy to, właściwych pozycji na sytuację, w której to wszystko już padnie. Więc możliwe też, że, te, że Ministerstwo Obrony ma po prostu interes w tym, żeby przekupywać ludzi, dowolnych ludzi, byle wielu, byle oni nie poszli do jakichś alternatywnych ugrupowań, tylko zostali z nimi, to już jest korzyść. Chociażby to, że nawet jeśli oni od tego nie będą silniejsi, to Wagner może być od tego słabszy. Wagner albo jeszcze jacyś inni gracze, może FSB, kto wie. Także tak, te rozgrywki wewnętrzne, tu możemy tylko zgadywać, jaka to jest konfiguracja, ale wydaje mi się, że możesz dobrze tutaj czuć, że, że może to mieć związek po prostu z tą szarpaniną psów pod kołdrą. Tak to się długów pod kołdrą. No oczywiście sobie spekulujemy tutaj, mówiąc zupełnie wprost, ale tak sobie wyobrażam teraz taki cichy sojusz Sobianina, wiesz, z, z Prygorzynem jeden głośny, hałaśliwy szajgu, gdzie boje prypasy, a drugi cichutki, technokratyczny, w białej, eleganckiej, wyprasowanej koszuli otwiera raz tutaj metro, raz coś, a de facto rozgrywa tam swoją partię szachów i szuka sojuszników. No to oczywiście przy okazji tak sobie tutaj zajrzeliśmy trochę do tego świata spekulacji, aczkolwiek no wszystko, wszystkie karty tutaj jeszcze chyba są rzeczywiście na stole. Sam pan Jewgini powiedział jasno, że nikomu się nie będzie podporządkowywał. Może to jest zatem, wiesz, jakaś forma uratowania jego reputacji, czyli na przykład, dobra, do wojska ja tutaj tych swoich chłopaczków nie wyślę, moich bohaterów z frontu donbasko-ukraińskiego, ale jak tam jakieś gazowe Instytucje Moskwy zapłacą, to prze, prze, przeszmuglujemy ich przez to, a później tam jaki mundur oni ubiorą, to przecież tak jak powiedziałeś, wszystko jedno ważne, żeby zapłacili, nie? To w zasadzie o to tutaj w tej całej sprawie chodzi. No taka historia super interesująca, bo ona trochę opowiada o tym, jak bardzo nieprzejrzysta jest ta sytuacja, nawet chyba dla samych redaktorów w Rosji, tak jak i dla nas. Próbujemy się w tym, jak zwykle, drodzy Państwo, trochę porozglądać, bo sprawy y, są cały czas Dynamiczne i wciąż pewnie tak, tak to będzie wyglądało. Zapraszamy Was, jeśli podoba Wam się nasza praca, do wspierania nas we wszystkich możliwych formach, najchętniej w finansowej, a jest taka możliwość, oczywiście, na przykład poprzez serwis Bajkofitu, czy to w Skarbonce Spraw Wschodu, czy to w Skarbonce Marcina. Można też zapukać do serwisu Patronite, żeby nas ewentualnie wesprzeć. Będzie nam bardzo miło, bo akurat przed dzisiejszym nagraniem umówiliśmy się z Marcinem, że już trzeba sięgnąć do naszej ostatnio niezbyt szybko wypełniającej się skarbonki, bo były inwestycje. Doskonale Państwo o tym wiedzą. Magda inwestowała w nowy mikrofon i dźwięk wzmacniała swój, ale dziękujemy. Ukłony do Pana Jakuba i do Pana Krzysztofa za te sympatyczne, miłe dla nas wpłaty, jak zwykle poprzez serwis By Coffee Coffitu. I przypominam Państwu, że akurat link także do tych skarbonek, do tych serwisów jest jak zwykle w opisie do odcinka. I drodzy Państwo, chciałem ja przenieść nas na chwilkę do Petersburga, przeglądając Instagrama nowej gazety Europa, Natknąłem się w ubiegłym tygodniu na taki wpis, na taki post, w którym oni, no mówiąc wprost, troszeczkę sobie dworują z tego, co wydarzyło się właśnie między 14 dniem czerwca a 17 dniem czerwca w Sankt Petersburgu. A było to, drodzy Państwo, było to forum ekonomiczne petersburskie. I rzeczywiście mamy tu do czynienia z bardzo ciekawymi zjawiskami. To od razu chcę Państwu powiedzieć, że zaraz przejdę do takiego bardziej być może memicznego rozwiązania, ale na razie chciałem powiedzieć państwu na co zwrócili tutaj uwagę właśnie w nowej gazecie Europa, ale zanim to zrobię, chciałbym chwilkę tak bardziej może na poważnie, bo jednak na mnie to forum przynajmniej programowo, jak patrzę, na koncept, nie na treści, bo treści to jest oczywiście kwestia głębokiego zanurzenia i sprawdzenia, wczytania się, wysłuchania na pewno wielu także wypowiedzi różnych tam paneli, ale sama koncepcja pokazuje troszeczkę nam o, o tym, pokazuje nam to, jak chcieliby przynajmniej Rosjanie, i to naprawdę bardzo ważni Rosjanie. Władza rosyjska, powiedzmy jasno, pozycjonować się i pozycjonować to, co powinno być na tak zwanej bo tak się po rosyjsku ostatnio bardzo często mówi, czyli powinno być cały czas dyskutowane w mainstreamie, jakiego rodzaju kwestie powinny wypływać i co powinno interesować zarówno elity gospodarcze, elity kulturalne i wszystkie inne, które niosą dalej Rosję w nieznane. I patrzyłem sobie choćby na witrynie Forum Sankt Petersburskiego, właśnie na ich zakres tematyczny, na bloki tematyczne dzieje się tutaj bardzo dużo już choćby na tak zwanych tagach. Tutaj mamy forum na przykład, podam przykłady, ale dosyć chciałbym, żeby Państwo to spektrum dosyć szeroko poznali. Program młodzieżowy, forum małych i średnich przedsiębiorstw, forum bezpieczeństwo zdrowotne, czy też nawet bezpieczeństwo leków. Terytorium innowacji jest też Arktyka, terytorium dialogu, tak? Nie mylą się państwo? Tak, tak, dokładnie tak jest. Forum kreatywnego biznesu jest także pokój przyjęć, czy też dyżur gubernatorów. Jest rozkongres Urban Hub, jest Russian Design Space. Nie wiadomo, tego dlaczego. Z angielska nazwane, jest Festiwal Dusza Rosji, jest platforma społeczna, jest festiwal kulturalny, jest zdrowe społeczeństwo, jest programa, programa czyli program, mówiąc po polsku, dla prasy odrębny. No, naprawdę bardzo nasycony różnego rodzaju pomysłami, no agenda jest potężna, trzeba przyznać, jak sobie Państwo sięgną, link jest w opisie do odcinka, do tego programu, choćby w PDF-ie, który liczy sobie 121 stron na te kilka dni, to naprawdę rozmach jest, no robi wrażenie, robi wrażenie. Jak wcześniej powiedziałem, nie chodzi mi o treść, tak, nie chodzi mi o zawartość, o ilość cukru w cukrze, czyli propagandy w propagandzie tutaj, tak? tego sukcesu domniemanego, ale choćby wytyczanie jeszcze w tej sytuacji, jak wiem, nie do końca czytelnej, niejasnej, jakichś trendów, jakiegoś rodzaju punktów odbicia i kierunków rozwojowych, wydaje się być gdzieś tam mocno przemyślane jednak i po prostu warte rozpatrzenia. Lektura tych 121 stron no musi budzić respekt, bo to praktycznie książka powstała. Jeśli Państwa to interesuje, to zachęcam, bo tam są i nazwiska i krótkie takie właśnie opisy tego, co się faktycznie tam ma wydarzyć. Jest naprawdę przegląd także ludzi. Ludzi bardzo ciekawych, różnych postaci. Nie bójmy się tego słowa. Wspierających dzisiaj putinizm niewątpliwie w mniejszym lub większym zakresie, tak? bo to oczywiście jest do indywidualnego zawsze rozstrzygnięcia, ale faktem jest, że Rosja jest dzisiaj państwem zbrodniczym cały czas i z tej ścieżki nie ustępuje. Wracam teraz do tych bardziej może memicznych kontekstów. Otóż Nowa Gazeta Europa pokazała właśnie kilka takich elementów. Tam na przykład jednym z nich jest takie stoisko związane z filmem Cieburasz, w kształcie uszu jest też było tam też, bo to już zakończona impreza 17 czerwca się zamknęła taka niewaliaszka z tambowa która ma taką Zetkę charakterystyczną na swoim brzuszku. Nas, zresztą jest podpisana, nas nie zawalić. Oczywiście przez to łacińskie Z cały czas nie, nie ustępuje Rosja w prowadzeniu tej, tej narracji Zetką. Dalej mamy specjalny aerostat, tak czyli, czyli specjalny aeroplan, który tam lata nad, latał nad centrum kongresowym. No i oczywiście to też jest bardzo ciekawe, jak za Aranżowano stoiska z okupowanych terenów ukraińskich, czyli obwodu zaporowskiego. Tam na przykład był pokazywany ser rosyjski, czereśnie, no i jeszcze z innych obwodów okupowanych, czyli hersońskiego, po części donieckiego i ugańskiego były tylko rozdawane takie no po prostu informatorki, nie wiem, czy dla inwestorów, czy dla kogo to mogło być, to dali Bóg trudno wychwycić, ale ciekawostką, z której na pewno sporo osób skorzystało, jeśli chodzi właśnie o taki memiczny charakter, była prezentacja, i ona trochę przykryła w ogóle całą ideę tego forum, według mnie, bo faktem jest, że zdarzyło się tam wiele ciekawszych rzeczy niż to, o czym będę chciał Państwu powiedzieć, ale już przy tym zostańmy. Jest reaktywacja, drodzy Państwo, polityka, o którym już tu wielokrotnie mówiliśmy z Marcinem, Władimira Żyrinowskiego, tym razem, drodzy słuchacze, w postaci jakiegoś rodzaju sztucznej inteligencji czy też neurosieci, jak zwał, tak zwał, partia LDPR po prostu przeprowadziła taką prezentację, z której wynikało, że stworzyli faktycznie jakiegoś rodzaju wsparcie cyfrowe. Jaki kraj, taki cyberpunk, jak śmieją się niektórzy w martwych stanie Żyrinowskiego w postaci cyfrowej. I właśnie Żyrinowski dał temu czemuś swój, swój głos, swój swoisty i swoiście pojmowany także wizerunek, ten błazeński, radykalny również. I podczas takiej specyficznej konferencji prasowej dziennikarze mogli nawet zadawać mu pytania w różnych sprawach i to w, no, oczywiście w postaci show, trochę takiego nieudolnego, jak twierdzi wielu komentatorów, bo akurat ta strona graficzna tego wystąpienia i w ogóle ta animacja, która na Telebimie była wyświetlana, no budziła jakieś wątpliwości, a przynajmniej nie była atrakcyjna na tyle, to po prostu była taka zdigitalizowana głowa Żrynowskiego ruszająca się no więc ten, ten cyberżyrinowski był pytany o różne kwestie, w tym także, drodzy Państwo, został zapytany przez obecnych tam na sali o to, co zrobić z Ukrainą, po prostu. Bo oczywiście o wojnę też było pytanie, ale też co zrobić z Ukrainą, dokładnie tak. I chciałbym, żeby Państwo posłuchali tego pytania w oryginale i odpowiedzi również. Zaraz do niej wrócę. I proszę się nie obawiać, nie regulować odbiorników. Tam będzie dłuższa przerwa, zanim odpowiedź Państwo usłyszą po po zadanym pytaniu, no ale to jest naturalny czas analityczny dla tej sztucznej inteligencji, jakkolwiek, jeśli ona faktycznie nie jest, który, który, która po tym na myśli dopiero wybrzmi odpowiedź. Posłuchajmy. Bardzo często zadawali się w ostatnie время drugu, drugiego, co nam robić z Ukrainy? Украина, политическое болото. Полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами. Вот такое мнение. Но, Tak to brzmi, że Rosja, mówi tutaj ten cyberżyrynowski, powinna zająć się swoimi obywatelami, a nie marnować zasoby, zasobów na nieprzewidywalną Ukrainę. Niech sami zajmą się swoimi problemami, mówi ten cyfrowy Żyrinowski z martwych wstały w jakimś sensie oczywiście no i właściwie okazał się być swoistym zdrajcą chyba nawet swoich twórców jakby uciekł troszeczkę spod kontroli chyba swoim swoim ojcom założycielom czy też technologom z partii Politechnologom z partii LDPR bo tutaj Słudzki uważa, że to jest właśnie taki nowy polityczny gest w ogóle ucieczka do przodu swoista tak i teraz my się tym Żyrinowskim cyber kim będziemy podpierać. Zresztą Rosjanie już jakiś czas nie zostawiają tego Żyrynowskiego w spokoju. Nie tak dawno temu fani tego fatalnego rosyjskiego polityka Wrzucili go do Minecrafta, stworzyli tam 200-metrowy pomnik. W tej grze wideo na cześć byłego lidera LDPR. Tam też zorganizowany był tam taki wirtualny wiec, tak? Tak, było tak. No i jeszcze inni patrioci rosyjscy to cudzysłów chcieli konsekrować Żyrynowskiego jako świętego. To się odwołuje do Szefkunowa. No, słuchajcie, dzieją się rzeczy w Rosji całkiem nowe i nieprzewidywalne. Nie wiem, co Ty Marcin na tym sądzisz. A czy przede wszystkim trzeba zacząć od komentarza, jak się okazuje sztuczna inteligencja jest mądrzejsza niż prawdziwa głupota, ale to chyba nas nie powinno jakoś szczególnie dziwić. Wiesz co, ja to forum traktowałem jako no jakiś kuriozum tutaj, z tego co słyszałem, tym razem, tak podkreślam proszę Państwa, tym razem talibowie nie chcieli przyjechać, ale słuchaj, ja ale, wiem, ale, ale był jakiś pokaz, pokaz taneczny, taneczny z Arabii y, Saudyjskiej, chyba nazwali to masterclass y, tanca. No, do Arabii Saudyjskiej, saudyjskiej jest y, wiele pytań, natomiast no, jednak od talibów ich dzieli trochę, na pewno, y, jednak odległości, więc y, no. no to jest, proszę Państwa, już od przynajmniej zeszłego roku dość kuriozalna impreza. Natomiast na tej imprezie Władimir Putin oczywiście zajął swoje standardowe stanowisko, zamównicą i opowiedział trochę na temat tego, co Rosjanie powinni uważać o życiu i świecie. I oczywiście pojawiły się tam tematy takie bardzo, bardzo standardowe, to znaczy Rosja pokonała kryzys gospodarczy i jest wszystko w porządku. W ogóle mnie trochę rozbawiło, bo Władimir Putin ostatnio, tu już nie mam stuprocentowej pewności, czy na forum, czy już po forum, ale stwierdził, proszę Państwa, że Rosja schodzi, jak to się mówi po rosyjsku, z naftowej igły. To znaczy, że już nie jest uzależniona od eksportu ropy i gazu ziemnego. Faktycznie to był temat gorący od no, dziesięcioleci, czasów Związku Radzieckiego, narzekano na to, że no, bez ropy i gazu Rosja no, nic nie ma. I to było tematem bardzo aktualnym, aż do wybuchu wojny. A teraz przestało być tematem aktualnym, no bo pojawiły się sankcje. Gazprom w zasadzie sam się swoim gazem udławił i po prostu eksportować nie chciał. Dodatkowo te tajemnicze eksplozje na dnie Morza Bałtyckiego też im nie pomogły. No więc w tej chwili Putin sprzedaje to jako sukces, bo. Rosja przestała być uzależniona od ropy i gazu. Tylko nie zastąpiła tego niczym, po prostu stała się biedniejsza. To sukces. Ale w tym swoim przemówieniu, jeszcze oprócz informacji, że oczywiście Rosjanie są, wygrywają wojnę, mogliśmy się dowiedzieć stamtąd także, na przykład, że znajomi, znajomi Żydzi Władimira Putina. Są zawstydzeni zelenskim i że uważają, że to nie jest prawdziwy, prawdziwy przedstawiciel żydowskiego narodu, tylko jakaś taka zakała. Co jest no, ciężkie do skomentowania. I pomijając właśnie te tematy, drugorzędne takie jak takie jak właśnie wojna, czy problemy z eksportem surowców energetycznych, czy kryzys, z którym Rosja oczywiście bardzo silnie walczy, to na tym forum także Władimir Putin zajął się na przykład e, ważnym dla Rosji problemem glampingu. Glemping, jeśli nie wiecie, proszę Państwa, to jest taki glamour-camping, czyli taki kemping, ale w takich no, ładnych... E, Nazwijmy to no, warunkach noclegowych jakichś przygotowanych, ładnych namiotach, kopułach. Sobie googlowałem, jak to wygląda. I to jest trend światowy, że faktycznie niektórzy ludzie lubią spędzać urlop w takich bardziej polowych warunkach, ale wciąż komfortowo. I to się okazało na tyle dla Rosji współczesnej, trawionej tymi wszystkimi problemami, wystarczająco istotne, żeby trafić do przemówienia prezydenta, co myślę, że ma pełny potencjał, żeby stać się jakimś historycznym przysłowiem, tak jak na Titaniku wciąż grała orkiestra, choć to akurat miało dość pozytywny wydźwięk. Ale tak tutaj będzie można sobie to... Sformułować, mówi jak Putin o glampingu, czyli na przykład w sytuacji, w której powiedzmy nasze ubrania płoną, a my pytamy o to, która jest godzina. No, tego typu absurd bym określił tym nowym, rodzącym się być może w tej chwili tutaj z nami przysłowiem. O i to są rzeczywiście rzeczy, które no właśnie ciekaw jestem, czy one wylecą nam z, z, naszych, z naszej pamięci, czy gdzieś tam się osadzą, ale niewątpliwie akurat samo wydarzenie, o którym mówiliśmy, no zasługuje na uwagę, no cóż, bardzo mnie interesuje przyszłość jego, czy faktycznie po Putinie będzie kontynuacja tych petersburskich forów, jeśli tak to jaka, Skoro teraz są prowadzone, to trzeba liczyć, że to już coś, co wpisało się, czyli to PEMF, tak zwany, Petryburski Międzynarodny Ekonomiczny Forum, już jest taką zwyczajową imprezą, która ma przynieść trochę tego prestiżu gospodarczego do Rosji i społecznego przy okazji przechodząc do następnego zagadnienia które na dzisiaj chciałem omówić które dzisiaj chciałem mówić chciałbym państwu powiedzieć przypomnieć że są takie powiedzonka w Rosji 2, czy też w języku rosyjskim i przez Rosjan używane że jeśli chce się o kimś Powiedzieć, że nie żyje, ale w taki sposób troszeczkę bardziej eufemistyczny, to mówi się, że się udał na spotkanie z Josifem Kowzonem. Można też chyba powiedzieć już od nie wiem, chyba na pewno można powiedzieć o tym także, że nawet można się spotkać z Żyrinowskim, czyli dołączyć do tej grupy już byłych, bo nie chcę mówić o jakiegoś rodzaju pamięci przy Żyrinowskim, ale byłych polityków, którzy już odeszli, zeszli z tego ziemskiego padołu. I taką właśnie historię media rosyjskie, po części też ukraińskie, analizują w ubiegłym tygodniu. Podjęły w, po południu, 14 czerwca. I chodzi tutaj o ważnego człowieka z Czeczenii. Tak sobie pomyślałem dzisiaj jeszcze, że nawiążę do wątków kaukaskich, także w ten sposób. I pytanie. Jest zasadnicze, gdzie jest Adam Delimchanow? Co się z nim stało? I nie pytam ja ani Marcin Strzyżewski, ale pyta. Oto służbę wywiadowczą Ukrainy. Sam Ramzan Achmatowicz Kadyrow, drodzy Państwo, tak było. Otóż proszę ukraińską służbę wywiadowczą o dostarczenie informacji o dokładnej lokalizacji i pozycji i pozycjach, abym mógł w końcu odnaleźć mojego drogiego brata. Obiecuję hojne wynagrodzenie i bardzo proszę o pomoc. Napisał to Ramzan Achmatowicz na swoim telegramie, chyba że mu nie, nie ma do dzisiaj w żaden sposób dementi tego wpisu wprowadzonego przez samego Kadyrowa. Próby zostały podjęte, co prawda, pokazania Delimhanowa w, w, pełnej, w pełnej takiej, powiedziałbym, kondycji stuprocentowej, tyle że specjaliści już wykryli, że w miejscach i datach, o których jest mowa, w tych wpisach internetowych, no wszystko się nie zgadza, po prostu w zeszłym tygodniu tam padał deszcz, Delimhanow w pełnym słońcu, no po prostu facet zniknął, przepadł. Ukraińskie służby pytane nie są zbyt chętne do jakichś szerszych tutaj wyjaśnień, ale wszystko wskazuje na to, jak przeanalizowano, że no, celowany, ustalony i dobrze przygotowany atak co najmniej zatrzymał Adama Delimhanowa na pewien czas w szpitalnych warunkach. Ci najbardziej złośliwi no, twierdzą, że raczej trzeba się dowiedzieć gdzie są różne członki jego ciała rozrzucone w ukraińskiej przestrzeni właśnie tej ukraińskiej przestrzeni która nie jest kontrolowana przez federację rosyjską tam miał się ten polityk dostać Hanow został rzekomo zabity po prostu w primorsku w obwodzie zaporowskim później pojawiła się informacja z kanału telewizyjnego zwiezda która właśnie jest oczywiście umocowana w kremlowskich mediach że Delimchanow po prostu został ranny Abti Audinow zaś dowódca sił specjalnych batalionu Ahmad czyli takiego właśnie batalionu czeczeńskiego walczącego po stronie ukraińskiej napisał że otrzymał rozkaz od kadyrowa aby znaleźć i usunąć Delimchanowa bez względu na koszty. Tutaj ja oczywiście niedokładnie nie, nie, nie cytuję, bo powiedziałem, że to są te, te siły, które wspierają Ukraińców, a tak nie jest. Oczywiście odwrotnie. I nowy rozkaz wprowadzający dla sił specjalnych Ahmad ma również wykonany być bez odwołania. No więc pytania mnożą się już od dłuższego czasu, od kilku dni, ponieważ nie ma realnych potwierdzeń, że z panem Hanowem jest wszystko w porządku. A to rzeczywiście nawet ten jego wpis, który tam został dokonany w sieci społecznościowej, no nie jest po prostu wiarygodny, ponieważ jakby na to nie patrzeć, nie ma tam żadnych zdjęć, ani po prostu na żywo, na żywo no po prostu nagranego nawet z jakiegoś rodzaju autoryzacją daty wystąpienia samego Delimchanowa. Drodzy państwo, kim on jest w ogóle Adam Delimchanow? Otóż to jest polityk. Jeden z takich przybocznych dzisiaj, Ramzana Matowicza Kadyrowa, 53-latek, deputowany do Dumy Państwowej od grudnia 2007 roku, więc polityk zaangażowany, jest pierwszym zastępcą przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej do spraw, uwaga, bezpieczeństwa i, i przeciwdziałania korupcji. Szef Czeczeni. Nazywał Delimhanowa, nazywał albo będzie dalej nazywał Delimhanowa człowiekiem, który mógłby go zastąpić, nawet. 26 kwietnia 2022 roku otrzymał na przykład Adam Delimhanow tytuł Bohatera Rosji za udział właśnie w wojnie na Ukrainie. W latach 90. za to też jest taka ciekawostka. Oczywiście w oficjalnych biografiach tego państwo nie wyczytają tych oficjalnych, które publikują media oficjalne rosyjskie, ale był kierowcą, jak donoszą znawcy Czeczowców dowódcy, takiego bojownika o niepodległość Czeczenii z epoki II wojny czeczeńskiej, pierwszej też poniekąd, Salmana Radujewa. Ten zmarł w więzieniu w grudniu 2002 roku, w więzieniu rosyjskim oczywiście, ale Delimchanow uciekł do sił federalnych, przeszedł na stronę rosyjską. Czeczenizacja konfliktu, tak się to wtedy Nazywało i faktycznie zostało skutecznie przeprowadzone, i w grudniu, właśnie tak. I, I wtedy zaczął pracować już po stronie tych Czeczenów, którzy poszli za Putinem. Te kluczowe etapy w biografii delimchanowa jeszcze krótko urodził się we Benoj i faktycznie Przede wszystkim jest związany, no więzami takimi rodzinnymi wręcz, jeśli chodzi o to, co w czeczeńskiej kulturze politycznej, tak to nazwijmy, się dzieje. Ma dwa tematy jeszcze na swoim, w swojej biografii politycznej, duże akurat, może nawet więcej niż dwa, ale dwa duże, które eksponowane są przez no, chyba nie najbardziej przychylnych temu politykowi, temu człowiekowi, Ludzi. Pierwsza rzecz to jest oczywiście sprawa Jan Gubajowych i aresztowana, zatrzymana żona Zaremy Musajewej. Za tym ma stać osobi osobiste niechęć właśnie Adama Delimchanowa Za tą sprawą mówiliśmy też o niej kiedyś tutaj u nas w podcaście. Druga kwestia to jest to zaangażowanie, osobiste zaangażowanie Delimchanowa w atak i szturm na Mariupol. Dowodzenie osobiste, jednostką bojową, która tam pracowała, jak to się często mawia po ich stronie, zresztą nie tylko po ich stronie. No a trzecia rzecz, taka najświeższa i budząca pewnego rodzaju również domysły yy, albo spekulacje rodząca, to jest otwarty konflikt między Dylim a Prigorzynem, który wybuchł stosunkowo niedawno, albo raczej zaognił się być może, albo wyszedł na najaw do. Do naszej świadomości. Adam Delimchanow jeszcze nie został odnaleziony, a przynajmniej nic nie wskazuje na to w dostępnych nam mediach elektronicznych na czas nagrywania tego podcastu 19 czerwca, że jest żyw i zdrów. Tutaj oczywiście podjąłeś bardzo potrzebną próbę wyjaśnienia, kim jest ten człowiek. Ja tylko dopowiem, że jeśli chcecie Państwo zrozumieć, to w sposób pełny, to warto nie myśleć o tych ludziach jako o urzędnikach państwowych czy dowódcach wojskowych, a jako o przedstawicielach zorganizowanej grupy przestępczej. I Delimchanów był tutaj po prostu takim numerem dwa, no chciałoby się powiedzieć dona, czyli tego szefa mafii, jakim był Kadyrow, a tutaj nie powiemy Dona, bo to by było śmianie się z Kadyrowa. On często do, swojej, do swoich wypowiedzi wrzuca właśnie takie słowo Don, takie słowo pasożyt, które po prostu gdzieś tam jak nie wie co dokładnie powiedzieć, to jak Rosjanin by powiedział Wot, to on mówi Don. Albo Tipa, albo Tipa, nie? Albo, tak, tak jak nie chcemy mówić ciągle... No to coś tak wrzucamy, no to to a jest właśnie, stąd się wziął... Tak, a widziałeś, przerwę jeszcze w sprawie Don, widziałeś takiego mema, Cichy Don, właśnie już, już, już kursuje po sieci, wizerunek Kadyrowa, oczywiście troszeczkę gra, gra znaczeń, tutaj chodzi oczywiście o znaną, znany tekst, znaną, znaną powieść, no jest Cichy Dilimchanow na razie. Na razie jest Cichy, tak, i tutaj ludzie zaczęli już... Nazwijmy to informować, że to może być bardzo potężny cios w nielegalne interesy kadrowa, ponieważ Delim Hanow był takim zaufanym człowiekiem, który, który bardzo wiele spraw w imieniu kadrowa załatwiał, organizował, a tego typu grupy przestępcze bardziej niż na instytucjach i stanowiskach opierają się na osobistych kontaktach. To nie jest tak, jak w demokracji, że. Władzę ma powiedzmy, nie wiem, prokurator generalny i nim był człowiek X, a nagle staje się nim człowiek Y, ale ma to samo stanowisko, te same wpływy, te samą władzę. W, przynajmniej w takiej idealnej teorii, tutaj to wygląda zupełnie na odwrót. To ten konkretny człowiek miał kontakty, miał autorytet, i to może być w to imperium kadrowa wbity, duży duży, ostry sztylet. Póki co z strony ukraińskiej bardzo niewiele się na ten temat mówi. arestowycz mówił, że jakieś, jakieś uderzenie na siły czeczeńskie faktycznie miało miejsce według jego informacji, a to kto tam zginął, a kto nie zginął, to on już tego nie wie. Także faktycznie co się wydarzyło nie jesteśmy w stanie w tej chwili stwierdzić. Pozostaje to zagadką, ale ze wszystkich tych względów, które Ty wymieniłeś, i ja troszkę uzupełniłem, to pozostaje jedna z ciekawszych zagadek ostatnich dni. Niewątpliwie. A już samo zgłoszenie się Ramzana Kaderowa z takim płaczliwym apelem, jeszcze raz podkreślmy, jeśli jest autentyczny, ale nikt go nie dementował, przynajmniej osobiście Kaderow, który bardzo A lubi. Czy... Kadyrow, sam, nie, Kadyrow nie zdementował, że faktycznie tak pisał, potwierdził, że tak pisał, ale stwierdził, że chciał dolać oliwy do ognia, żeby zobaczyć, jak inni podchwycą te niesprawdzone informacje i będą je później tam no, omawiać, choć są nieprawdziwe, co jest skrajnie mało przekonujące. Ciężko mu podejrzewam było wymyślić cokolwiek bardziej sensownego pod takim rozpaczliwym apelu. No właśnie, bo to był rozpaczliwy apel i taki człowiek kreujący się na takiego nieustraszonego bojownika, żołnierza dowódcy i tak dalej piszący takie, jak mówisz, płaczliwe słowa no to wyglądało bardzo źle dla jego wizerunku. Tak, reputacyjnie bardzo słabo. Są oczywiście, nawiązując do tego wątku ostatniego, również jakieś sygnały gdzieś po bokach przemycane przez ukraińskie media, przez różnych komentatorów, to widziałem też, że być może pozycje konwoju przemieszczającego się razem z Adamem Delimhanowem ujawnili no sami swoi, czyli właśnie ludzie związani z Wagnerami, lub sami Wagnerowcy, bo po prostu było im to w jakimś sensie na rękę. Ale to o tym też już mówiliśmy i to jeszcze będzie wracało. Tak jak powiedziałeś, świat przestępczy wyrównuje sobie właśnie rachunki również takimi drogami. No, zobaczymy, czy będziemy niebawem świadkami ozdrowienia i. Pojawienia się ponownego tego no, ważnego. Niektórzy twierdzą, że kluczowego w układance kadryrowskiej polityki, aczkolwiek dziwi trochę też to, tak już poza wszystkim zmierzając ku końcowi z tym tematem, że tak ważny człowiek rzeczywiście obsługuje niemalże linię frontu osobiście, prawda? Bo to są też zawsze takie pytania, czy akurat to konieczne, żeby on się tam w tych miejscach pojawiał i fotografował, ale widocznie, widocznie coś jest. Na rzeczy takiego, że trzeba, że jego obecność była lub jest tam po prostu potrzebna. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Jak zwykle wracamy za tydzień z podcastem Czytamy po rosyjsku, kanał Sprawy Wschodu i życzymy Państwu dobrego, udanego tygodnia. Ma być gorący, więc dbajcie o nawodnienie. Dzięki Ci Marcinie za spotkanie. Dziękuję pięknie i dziękuję Państwu.